Ola, tym razem zabieram was do Beszalu. Miasteczka, którego nazwa zapewne nie mówi wam za wiele, ale widoki, które możecie podziwiać za mną, i tak pewnie gościły już na waszych ekranach. Zapraszam. Jeśli poprzednie ujęcia albo widoki, które zobaczycie w dalszym ciągu tego filmiku, wyglądają znajomo, to nie mylicie się. Beszalu podziwiać mogliście w drugim sezonie serialu Westworld, w którym wcieliło się ono w rolę włoskiego miasteczka okupowanego przez nazistów. W internecie znajdziecie też informacje o tym, że kręcono tu również fragmenty Gry o Tron. Po dłuższych poszukiwaniach wydaje mi się jednak, że ta informacja to kaczka dziennikarska powielona przez wiele blogów. Charakterystyczną bramę Beszalu podziwiać mogliście też we fragmencie filmu Pachnidło, w którym udawała ona wejście do francuskiego miasta Grasse. W realnym świecie Beszalu położone jest około 35 km od Girony i około 50 km od granicy z Francją. W większości przewodników znajdziecie wzmianki mówiące o tym, że to miasteczko to taki mały wehikuł czasu. A to za sprawą historii tego miasteczka, które jako osada istniało już prawdopodobnie w epoce brązu. Złota epoka tego miejsca rozpoczęła się natomiast w wieku X. Po śmierci Wilfreda Włochatego, który skupił w swym ręku władzę nad znaczną częścią południowo-wschodnich terenów dzisiejszej Katalonii, Beszalu stało się niezależnym hrabstwem. W tym samym okresie istniał tu już zamek, który podobnie jak pozostałości rozbudowanej w XII wieku kolegiaty mariackiej, znajdował się na prywatnych dziś terenach, górujących nad resztą miejscowości. Teraz, w miejscu tym, podziwiać można wieżę zegarową z końca XVIII wieku. O ile miasteczko zachowało kilka bram i odcinków murów z różnych epok, o tyle układ jego kamiennych uliczek uległ zmianie na przestrzeni wieku. Mimo to, część budowli i zaułków potrafi być naprawdę klimatyczna. Oczywiście, jeśli nie natkniecie się na jakiś samochód albo większą grupę turystów. Dodatkowym smaczkiem niektórych uliczek jest fakt, że ich mieszkańcy, zgodnie z wielowiekową tradycją, przybijają do swoich drzwi 9 sił bezłodygowy, mający chronić ich domy przed złymi mocami. Centralnym punktem tego kamiennego labiryntu jest urokliwy, otoczony arkadami, targowy Plac Wolności. To właśnie przy nim znajdziemy ratusz i kilka knajpek, po wizycie w których powrócić możemy do dalszego zwiedzania.
Z końca X stulecia pochodzi też kościół świętego Wincentego, rozbudowany znacznie w XII wieku. Budowla łącząca styl romański z wczesnym gotykiem skrywa kilka ciekawych historii. W wieku XV sprowadzono tu relikwie jego patrona, natomiast pod koniec XIX stulecia podobno skradziono stąd relikwie Krzyża Pańskiego. Dziś znajdziemy tu kopię relikwiarza, którą w latach 20. ufundował Francesc Cambó, jeden z najbardziej wpływowych polityków Katalonii początków XX wieku. W X wieku w Besalú wzniesiono także klasztor benedyktynów pod wezwaniem świętego Piotra. Jego dawny cmentarz ustąpił dziś miejsca rozległemu placowi. Do naszych czasów zachował się natomiast romański kościół, prawdopodobnie wzniesiony na nowo w XII wieku. Tuż obok niego pozostała jeszcze część zabudowań klasztornych z wieku XVIII, które odbudowano po hiszpańskiej wojnie o niepodległość. Po wygaśnięciu linii lokalnych hrabiów w wieku XII, klasztor stał się najważniejszym ośrodkiem władzy w tej okolicy. Sama świątynia zyskała na znaczeniu m.in. za sprawę relikwii świętych Pryma i Felicjana. Rozwój tego ośrodka spowodował budowę XII-wiecznego szpitala świętej Julii, przeznaczonego prawdopodobnie na potrzeby pielgrzymów. Choć do dziś podziwiać możemy jego urokliwy portal, wnętrze tego budynku to współczesna sala, w której turyści obejrzeć mogą krótki dokument poświęcony historii miasta. Besalú należy również do sieci Caminos Sefard, zrzeszającej miasta, które zachowały ślady dawnych wspólnot żydowskich. Patrząc pod nogi, możecie nawet natknąć się na symbole wspomnianej organizacji. Choć w miasteczku znajdziemy jeszcze domy pierwotnie zamieszkiwane przez Żydów, w początkach XV wieku obwinieni o wybuch epidemii dżumy musieli oni przenieść się do niewielkiego getta, na terenie którego odnaleziono niedawno ruiny synagogi. W latach 60. okazało się, że do naszych czasów przetrwała tu jedna z nielicznych średniowiecznych mykw, czyli żydowskich basenów rytualnych. Ten w Besalú zasilany był wodą z przepływającej obok rzeki Flubia. Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest oczywiście jego charakterystyczny most. Długa na 105 metrów budowla przybrała formę, która pozwoliła oprzeć jej filary na znajdujących się w rzece skałach. Pierwsze wzmianki o przeprawie pochodzą już z wieku XI, jednak prawdopodobnie wyglądała ona inaczej. W wieku XIV budowla ta została zniszczona na skutek powodzi. Dopiero po odbudowie most zyskał środkową wieżę, w której pobierano myto. W drugiej połowie XIX wieku wieża ta została wyburzona, ponieważ wraz z bramą miejską utrudniała transport wielkich maszyn do okolicznych fabryk. To, co podziwiać możemy dzisiaj, jest efektem rekonstrukcji zrealizowanej już po hiszpańskiej wojnie domowej, w trakcie której most został wysadzony w powietrze.
Wracając jednak do głosów, które opisują to miejsce jako mały wehikuł czasu... Moim zdaniem takie stwierdzenie jest troszeczkę na wyrost. Besalu na przykład nie dostało się do Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi i Miasteczek Hiszpanii i chyba wiem dlaczego, chociaż formalnie wydaje się, że powinno spełniać te minimalne wymagania. Besalu po pierwsze jest większe, może nie za duże, żeby pretendować do tego grona, ale jest sporo większe, czy to od Albarracín, czy to od Alcázar, które już wam pokazywałem, bo mieszka tu aż 2,5 tysiąca osób. No i taki rozwój miasta sprawił, że nie tylko starówka otoczona jest nowoczesnymi budowlami, ale nawet na samej starówce nie wszystkie budynki trzymają ten kamienny, powiedzielibyśmy, średniowieczny klimat. W tamtych miasteczkach jednak dużo bardziej dbano o to, żeby architektura tego miejsca była spójna. Tutaj tego nie ma. Poza tym około 60% z mieszkańców tego miasta zajmuje się usługami. I to przede wszystkim usługami z sektora turystycznego. Czym się to kończy? No, tym, że o godzinie 7 rano, gdy wstałem, żeby nagrać wam pierwsze ujęcia, które może chociaż troszeczkę oddadzą klimat tego miejsca, wszystko było ok. Ale w momencie, gdy około 10-11 zaczęły tu się pojawiać pierwsze autokary z turystami, czy pierwsze samochody, pierwsze kampery, pojawiło się festyniarstwo. Praktycznie na każdym kroku, każde drzwi, każde okno zamieniło się w sklep. Sklep, w którym próbowano sprzedać praktycznie wszystko, co da się wyprodukować tanim kosztem i może się kojarzyć z tego typu miasteczkiem. Tak więc były i symbole wikingów, i smoki. Trafił się nawet nasz orzełek z PRL-u na pewnej drewnianej tarczy, co bardzo mnie rozbawiło. Atrakcją, która mnie do siebie nie zwabiła, jest też miejscowe Muzeum Sztuki Cyrkowej, mieszczące się w dawnej fabryce skarpetek. Moja dziewczyna nie odmówiła sobie natomiast spróbowania jednej z 24 wersji gigantycznych mafinek, z których okolica ta słynie już od kilku dekad. Kolejną ciekawostką, która zaskoczy was w Besalu, będą krzesła. Przybierające najróżniejsze formy i umieszczone w najdziwniejszych miejscach, są one częścią instalacji artystycznej pozostawionej tu przez włoskich artystów w roku 1997. Ci, którzy śledzą ten kanał, byli już ze mną w kilku miasteczkach należących do Stowarzyszenia Najpiękniejszych. Pewnie pamiętają też, że poza walorami historycznymi i architektonicznymi o możliwości wstąpienia do tego stowarzyszenia decyduje również urokliwe położenie danego miasteczka. I w tym wymiarze Besalu nie zawodzi, ponieważ po pierwsze znajdujemy się w strefie przypirenejskiej, czy tym razem katalońskich Pirenejach, zazwyczaj zabierają was w aragońskie, a ponadto jesteśmy także w parku naturalnym strefy wulkanicznej Garrocha. Tak, część tych pagórków i gór, które będziecie widzieli jadąc do Besalu, ma pochodzenie wulkaniczne. Tak więc również tutaj znajdziecie szeroką ofertę różnego rodzaju przechadzek, szlaków górskich, a także możliwość wykąpania się w jednym z okolicznych potos, czyli tych naturalnych basenów, które tworzą się w górskich rzekach. Natomiast mając na względzie fakt, że już kilka razy pokazywałem wam takie atrakcje w Pirenejach Aragońskich i że jeszcze będę tam wracał, bo tam po prostu mam bliżej, stwierdziłem, że tym razem spędzę mniej czasu w Besalu po to, żeby z mojego krótkiego wypadu do Katalonii przywieźć wam jeszcze dwa dodatkowe filmiki.
Tym niemniej, jeśli planujecie pobyt w tej okolicy, pamiętajcie, że warto zarezerwować sobie jeden dzień po to, żeby nacieszyć się walorami naturalnymi Beshalu i najogólniej prowincji Girona. A jeśli szukacie spokoju w samym Beshalu, to na obrzeżach miasteczka znajdziecie kościół świętego Marcina przekształcony w galerię sztuki nowoczesnej. Jego okolice świetnie nadadzą się na piknik. Jak już pewnie zauważyliście, w Beshalu na każdym kroku przekonać możemy się o tym, że znajdujemy się w Katalonii. I to w miasteczku z dużym poparciem dla ruchów niepodległościowych. W wyborach do Rady Miasta z 2019 roku wszystkie mandaty zdobyły tu kandydatury katalonistyczne. Poza licznymi flagami niepodległościowymi, uwagę turystów przykuwa również instalacja upamiętniająca Luisa Companysa, prezydenta autonomii katalońskiej, torturowanego i rozstrzelanego przez frankistów w roku 1940. Podsumowując, Beshalu jak najbardziej na tak, jeśli zależy Wam na architekturze i zabytkach. Ale czy jest to najbardziej urokliwe i najpiękniejsze miasteczko Hiszpanii? Ja mam trochę inne typy i czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Jak zwykle dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, łapki w górę, subskrypcję i wspomniane już komentarze, bo to dzięki nim razem tworzymy ten kanał. Muchísimas gracias y hasta la próxima!